Witam. No cóż, najdłuższa przerwa kawowa w historii polskiego szkolnictwa przechodzi do historii, czyli zawieszono strajk nauczycieli. Mam nadzieję jednak, że nie będzie to koniec, bo to nie może być takie proste, że po prostu ktoś włożył kij do mrowiska, teraz go wyciąga, niszcząc wszystko to, co tam w środku było. I teraz mówi spokojnie, nic się nie stało. No więc stało się. Spróbujmy zorganizować teraz strajk rodziców. Będę cyklicznie nagrywał filmiki tego dotyczące i spróbuję z Waszą pomocą zorganizować ten ruch. Moi drodzy, jeden z moich komentatorów na YouTube rozpisał się, że w Polsce są najgorsze warunki pracy, zarobki itd., itd. Pewnie tak, pensje prawdopodobnie są najniższe. Natomiast też prawdą jest, jak zajrzałem do statystyki, że pensum polskiego nauczyciela, czyli ilość czasu, którą musi poświęcić na naukę w szkole, jest najniższe w Europie. Średnia europejska to 762 godziny, Polska to 564 godziny. No, moi drodzy, 200 godzin różnicy, no to jest, powiedziałbym, sporo. I nikt mi nie powie, że nauczyciele w Niemczech, Finlandii, Grecji czy na Węgrzech nie muszą spotykać się z rodzicami, nie mają wywiadówek, nie muszą poświęcać swoim uczniom czasu, nie muszą poprawiać ich zadań, ich prac. Powiem więcej, jestem święcie przekonany, że mają na ten czas, na to więcej, poświęcają na to więcej czasu. Na pewno rola rodziców i dzieci w szkole jest o wiele większa niż w szkołach polskich, dlatego że tam rodzice mają o wiele więcej do powiedzenia, dlatego że łatwiej jest zwolnić nauczyciela. Jeżeli nauczyciel jest nauczycielem, który nie powinien być nauczycielem, czyli tak zwanym nauczycielem, to on znika po prostu z tamtego systemu zdecydowanie szybko. Na pewno szybciej niż w Polsce, bo w Polsce karta praw nauczyciela tak naprawdę utrudnia czy uniemożliwia wręcz zwolnienie nauczyciela, który nigdy nie powinien nim zostać. Tak więc, moi drodzy, trzeba zrobić z tym porządek. Napisałem w jednym z komentarzy na Facebooku, że ja wcale nie chcę tego, żeby strajk się skończył i nauczyciele, żeby wrócili do szkół. Ja chcę, żeby ten strajk się skończył, ale żeby 30% nauczycieli zniknęło z tego zawodu. To jest zbyt poważna sprawa, to jest zbyt ważne dla naszych dzieci, dla naszej przyszłości, dla przyszłości całego kraju problem, żebyśmy tak przeszli nad tym do porządku dziennego. Naprawdę, to trzeba zreformować. Dłużej tak nie może być. Trzeba przerwać ten nieustający od lat zjazd jakości polskiej edukacji w dół. Nauczyciele akademicy skarżą się, że z roku na rok pogarsza się poziom studentów rozpoczynających studia na pierwszym roku. Skarżą się wręcz, że muszą uczyć ich rzeczy, które tak naprawdę powinny być nauczone już w szkole, nawet nie w liceum, tylko w gimnazjum lub w podstawówce. To jest po prostu totalny dramat. No ale kto ich ma uczyć, jeżeli ci nauczyciele są też niedouczeni, prawda? Jeżeli ja naprawdę spotykam nauczycieli języka polskiego, którzy używają na przykład głoski AU, której nie ma w języku polskim, no to czego my możemy wymagać później od dzieci? Jeżeli nauczyciele i głównym zadaniem jest podważanie autorytetu rodziców tak naprawdę i tworzenie wokół siebie aury ludzi, nie wiem, ponadprzeciętnych, no nie, ich jedynym atutem jest to, że piastują stanowisko i mogą wystawić oceny dziecku. I dlatego wydaje mi się, że mogą wszystko. No więc nie mogą wszystkiego. Moi drodzy, świetnie, że strajk został zawieszony, ale teraz rozpocznijmy strajk rodziców. Zlikwidować kartę nauczyciela, praw nauczyciela, zlikwidować Związek Nauczycielstwa Polskiego, zlikwidować korepetycje. Jeżeli nauczyciele nie uczą w ten sposób, że dziecko nie musi brać korepetycji, to naprawdę do niczego nie są potrzebni. Do usłyszenia w następnym odcinku Uloga.